To bardzo wyjątkowa sytuacja, że do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej trafia wniosek państwa przeciwko państwu. To jest naprawdę sytuacja niezmiernie rzadka. Do tej pory bodaj 4 razy to się tylko zdarzyło w historii. Więc to pokazuje, z jakim dużym problemem mamy do czynienia. I to jest też problem, który związany jest w ogóle z wizerunkiem Polski na arenie międzynarodowej. Niestety jesteśmy znani z tego, że wycinamy puszcze, robimy strefy wolne od LGBT albo nie składamy wystarczająco szybko życzeń z okazji wygranych wyborów przez Joe Bidena. No, to nie jest dobry sposób prowadzenia polityki zagranicznej i niestety jak chce się być ważnym państwem regionalnie, ostatnio obchodziliśmy 30-lecie Grupy Wyszehradzkiej, to trzeba z partnerami rozmawiać, a nie z nimi się kłócić, spierać, prowadzić politykę faktów dokonanych. I dlatego apelujemy wspólnie z Koalicją Obywatelską, wspólnie z Zielonymi, z Platformą, żeby rząd usiadł z Czechami do rozmów. To jest też taka kwestia bardzo ludzka. No, jak już nie będzie takich ostrych obostrzeń, można usiąść, zamówić sobie piwo, zamówić sobie smażony ser i porozmawiać z Czechami jak z partnerami. To jest niezmiernie ważne. Tego zabrakło, o tym mówili posłowie z regionu, że potrzebna jest tego typu rozmowa. Jest szansa jeszcze, żeby ten wniosek został wycofany, bo to nie jest tak, że jak już złożony, to musi być rozpatrzony. Można go wycofać, jest na to szansa, my do tego silnie zachęcamy.